Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, chciałbym Państwa poprosić o pomoc, ponieważ, jak to się mówi, nie jestem osobą techniczną. Sprawa wygląda tak, że kilka dni temu, dwa dni temu przywiózł mi jeden z Panów z tej firmy, gdzie mieli naprawiać rower mojego Gianta. Przeklinam codziennie, że kupiłem coś z tej firmy. Postaram się już nigdy nic nie kupować od nich. E, no cóż, no zalali mleczkiem opony. E, podobno ma trzymać. Troszkę tutaj czuję, że jest słabiej w przedniej, ale nie jestem w stanie tego potwierdzić. Nie sprawdzałem. Poczekajmy jeszcze. Natomiast wyobraźcie sobie, szanowni Państwo, że przywieziono mi ten rower na siodełku oryginalnym. Przywieziono mi na takim siodełku ja z tego siodełka nie korzystam, przede wszystkim dlatego, że jest dla mnie potwornie niewygodne. Już po kilku kilometrach boli mnie wiadomo co. Tak więc ten rower oddałem do sprawdzenia, tak jak Państwu opowiadałem, musiałem to zawieść 50 km, potem kupić karton w jednym serwisie, moja przyjaciółka samochodem, bo ja byłem po lekach, pojechała do serwisu drugiego, ja z buta z olbrzymim kartonem. Także to jest wszystko po prostu od A do Z, no do dupy krótko mówiąc. E, oddałem ten rower z tym siodełkiem. Przywieźli mi, że w ogóle nie hałasowo, w ogóle. Zmieniłem te siodełko, szanowni Państwo, z oryginalne, z orygina, z, przepraszam, z oryginalnego na, na te, które Państwo widzą. Ja je kupiłem od razu po, po kupnie roweru. No i zobaczcie, wsiadam sobie No akurat tutaj, tutaj, o. No, to co zwykle, tak? Nie jest to jeszcze tak głośno, jakbym się przejechał, to by się Państwo przestraszyli. No jest to okropny dźwięk. Zamontowałem znowu to siodełko. Było to samo, a nawet gorzej. W związku z tym mam do Państwa pytanie. Jak to jest wamać możliwe? Że coś takiego się dzieje. Naprawdę siedzę pół dnia, próbuję to zrobić. Rozkręciłem tamte siodełko. Myślałem, że może jakieś sprężyny, ale w tym siodełku nie ma żadnych sprężyn. Tu jest żel, a to, to co wygląda jak sprężyny, to tam to jest po prostu taka guma amortyzująca. Pokażę Państwu, jak to wygląda. Może Państwo mi oświecicie. Wygląda to tak. Wygląda to wszystko tak. Nie wiem co widać, bo wygląda to tak. Wiadomo, odkręcam kluczem ampulowym tę śrubę. Nie mam klucza dynamometrycznego, więc jest odkręcane na czuja. No niestety, e, powiem Państwu tak. Przesuwałem, e, przesuwałem e, siedzisko po prostu do tyłu, do przodu. Nie wiem, może chodzi o to, tak? Tutaj z, z przodu. Tylko nie wiem, jak tym manipulować zupełnie. Z drugiej strony, ja zaraz Państwu zamontuję te drugie siodełko. Z drugiej strony mi mówili, że gościu tutaj w serwisie mi tego mleczka nie dał do opon. No ja nie wiem, komu mam wierzyć. Może oszukują, może nie oszukują. Może tamten mi oszukał. Po prostu nigdy się nie stykałem z tym, żeby kupić rower takiej klasy i po prostu non stop mieć problemy. Teraz zatrzymam materiał i zamontuję drugie siodełeczko. Tutaj mamy, szanowni państwo, już rozkręcone wszystko. Tak to wygląda. To jest śruba. Nie wiem, może to chodzi o regulację tego tutaj z przodu. Nie wiem, jak państwo uważają. Teraz zamontuję siodełko oryginalne Gianta, z którym przywieziono mi rower. Szanowni państwo, zamontowałem siodełko Gianta oryginalne. Mogą Państwo spojrzeć, jak to wygląda, Nic, jak to mówi się. Zobaczcie, żeby nie było, że coś oszukuje. Zobaczcie, jak go podnoszę. Czyli widać, że trzyma się mocno, tak. E, no to dobrze. To teraz posłuchajcie, Szanowni Państwo, jak wygląda jazda. Nie no, to jest tak bolesne, po prostu, to jak się to jeszcze galoty wbijają w poślady. Po prostu te siodełko sprawia mi koszmarny ból, jakby mi ktoś strzykiwał trenbolon czy coś innego. No, także, szanowni Państwo, wracamy do status quo, jak trzeszczało tak, nadal trzeszczy. Nie wiem, cholera, może ja jakoś montuję źle te siodełko. Także proszę Państwa o pomoc, bo sam sobie nie potrafię poradzić. A niestety, z tym sklepem, bakoniu to jest tak, że no muszę to gdzieś wozić, tak, potem schodzić z kartonami, tak. No, to po prostu ja nie mam ani na to czasu, ani siły, ani nie, no niestety zdrowia, tak? Więc nie wiem o co chodzi. No, to jest naprawdę mocno zamontowane. O, no powiem Państwu, że ja jeżdżę od najmłodszych lat na rowerze i montowałem wiele siodełek. I te wszystkie, te wszy... po prostu to, jak się montuje, no, to jest wszystko takie same, No, tu nie ma żadnej filozofii, że Giant robi coś innego. I naprawdę nie mam pojęcia, co mogłem źle zamontować w tym siodełku, że to jest taki hałas, tak? Także no wracamy, szanowni Państwo. Jest ta sama akcja od półtora roku. Mam za 4000, licząc dodatki prawie 5000. E, niesprawny rower, hałasujący, nieprzyjemny, wiający, bo pół dnia spędziłem próbując zrozumieć o co tu chodzi. Mam nadzieję, że może nie będzie tak szybko powietrze schodziło. To już widzę, że nie schodzi jak dawniej po kilku godzinach. E, także tak to jest, Szanowni Państwo. Jak się chce, e, tu mi zginęła gumka, tak? Tu zrobiłem trytyczki już, żeby nie, nikt nie krytykował. E, no powiem Państwu, no całe życie chciałem, marzyłem, żeby mnie coś dobrego... Mój wybór Patna na Gianta. Mówię, dobra firma, porządna, markowa... Wreszcie będę miał coś z i tylko po prostu kłopoty, nieszczęścia, problemy. Szarpanina ze sklepem, tak. No, oni akurat co mili, no ale no wiadomo, tak. Wysłali mi rower bez uzupełnienia mleczkiem opon. Ja musiałem z tym chodzić, zbywali mnie. No to po prostu jedna wielka, jedne wielkie problemy dla mnie. Zero radości, zero zabawy. Całe wakacje zamiast jeździć, to już po prostu miałem. Odróg wymiotny, bo to za każdym razem trzeba było klęknąć, pompować opony, one były już po kilku godzinach. Na drugi dzień już były praktycznie flakiem, i potem wsiadać na rower, który trzeszczy. Tak wszyscy się patrzą na ulicy, co jest grane. Dwóch gości z serwisu nie wiedziało o co chodzi. No i problem, problem comeback. Ja tu wrócę, powiedział Arnold Schwarzenegger. Ja tu wrócę, powiedział rower Gianta z problemami. Pozdrawiam serdecznie.